teraz. Znaczy w Głowiczy zdarzyły się dwa samochody osobowe. Droga może być tam zablokowana przez ponad godzinę. Do tragicznego wypadku doszło także na S7 w Świętokrzyskiem. Jedna osoba zginęła po tym, jak ciężarówka wypadła z jezdni między węzłami Kielce Północ i Zalezionka. Pan policjant zatrzymał. Musimy poczekać. Dzień dobry. Starszy posterunkowy interwencji Blisku Białej. Powód interwencji pana Ławie, no nie? Nie. Rozmawianie przez telefon podczas jazdy. Ale nie rozmawiam przez telefon. Zatem miał pan telefon w ręce. Nie. Że pan nie miał telefonu, w ręce, za panem nie jechał. Dokument tożsamości jakiś pan posiada przy sobie? Pan co, żadnego telefonu nie miałem. Dokument tożsamości pan posiada? Co więcej, mam kamerkę i nic nie było słychać. Nie rozmawiałem przez telefon. Kamery, no to niech mi pan to pokaże. Nie rozmawiałem przez telefon. Tym bardziej, że tu mam zestaw głośno mówiący. Trzymał pan telefon w ręce? Nic nie trzymałem, proszę pana. Jak mi pan to pokaże, nie ma problemu. Jak nie, to się widzimy w sądzie. Telefon jest cały czas w kieszeni. Niech pan nie używa tego telefonu, dobra? Bo jakby pan miał, nie miał telefonu, ja bym pan za panem nie jechał. Proszę pana, ja w tym momencie mogę panu udowodnić, że ja telefonu nie miałem w ręce. Dobra, nic. Ja tu mam zestaw głośno mówiący, w każdym momencie mogę sobie zadzwonić. Ja wiem, że pan może, ja też mam audycję zestaw głośno mówiący. No i więc właśnie, tu mam tak samo kamerkę, jest głos nagrywany. Jakbym rozmawiał z kimś, to by to było nagrane. Głos można też wyciszyć, panie kierowco. Wszystko złączone, mogę panu w tym momencie. Może pan oczywiście do zdarzenia na spokojnie poważnej czynności. Z naszej strony wszystko, nie jedzie na telefonie.